Uniwersytet Trzeciego Wieku, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Dzienny Dom Senior Plus czy Spółdzielnia Mieszkaniowa Kociewie oferuje wiele możliwości spędzania czasu i rekreacji starogardzkim seniorom. Osoby, które skończyły 60 lat i nie są już aktywne zawodowo, mogą skorzystać z oferty działającego od roku Dziennego Domu Senior Plus w Starogardzie Gdańskim, gdzie mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach edukacyjnych, kulturalno-oświatowych oraz sportowych. Jest nasza codzienność i jest prawdziwy. Tu można przyjść, zobaczyć, dowiedzieć się. Tu panie oprowadzą. Poopowiadamy, jak tu żyjemy na co dzień. Uniwersytet oferuje zajęcia o charakterze artystycznym, ruchowym, językowym, prozdrowotnym, humanistycznym i ścisłym. Tradycją stały się środowe wykłady o różnorodnej tematyce, wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazdy do teatru i spotkania integracyjne. Robimy tu różne zakładki, na jakieś drobne prezenciki robimy. Także byliśmy też na kręglach, ja mówię bardzo fajnie, ja mówię pierwszy raz w życiu byłam na kręglach, nie wszędzie nie miałam okazji, nie? No po prostu jesteśmy jedną dużą rodziną. Na terenie naszego miasta istnieją organizacje zrzeszające seniorów, które mają za zadanie integrowanie tej wyjątkowej grupy osób poprzez tworzenie odpowiedniego środowiska, umożliwianie poznawania nowych osób, rozwijanie pasji, realizowanie marzeń i aktywność fizyczną. Zachęcamy ich do ruchu jako takiego, do wymiany swoich poglądów, do takich towarzyskich czy rodzinnych spotkań. Doskonałym przykładem aktywności fizycznej seniorów jest Spartakiada organizowana od 15 lat przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W naszym mieście powołana została Rada Seniorów, dzięki której poznaliśmy potrzeby osób 60+. Z inicjatywy Rady Starogard Gdański przystąpił także do programu Miasto Przyjazne Seniorom. Dołączył do grona ponad 100 samorządów wydających lokalne edycje ogólnopolskiej karty seniora. W Urzędzie Miasta Starogard Gdański osobą odpowiedzialną za sprawy seniorów jest Ewa Życzyńska, pełnomocnik prezydenta do spraw osób niepełnosprawnych i seniorów. Za pośrednictwem pani pełnomocnik każdy mieszkaniec naszego miasta, który ukończył 60 rok życia, może bezpłatnie wyrobić kartę seniora. Aby ją otrzymać, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Karta umożliwia korzystanie ze zniżek w różnych punktach usługowo-handlowych w całej Polsce. Pełnomocnik prowadzi także sprawy związane z działalnością Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Rady Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wszyscy będziemy seniorami. Dlatego też młodsze pokolenia muszą dbać o seniorów, bo praktycznie dbają również o swoją przyszłość. Szanowni Państwo, w Starogardzie Gdańskim wszystkie grupy społeczne są dla nas niezwykle ważne, również seniorzy. To nie przywilej, ale nasz obowiązek, aby seniorom zapewnić godne i aktywne życie.